za chwileczkę może podjechać pewna zaprzyjaźniona z nami służba i będzie problem. A już za chwileczkę będziemy obserwować start drużyny OSP Rożental. Przypominam, że po zakończonych startach drużyny mogą udać się na poczęstunek na cieplutką gruchówkę przygotowaną przez OSP Kazanice. A już za chwileczkę będziemy obserwować start drużyny OSP Rożental. Zachęcamy do kibicowania. Wystartował. W biegu drugim wystartuje drużyna OSP Szczepankowa. Boiska ściągamy je w lewą bądź prawą stronę, obsługę techniczną. Za chwileczkę będziemy obserwować start drużyny OSP Bałtyki. Na torze pierwszym, na torze drugim przygotowuje się OSP Złotowy. Następnie na torze pierwszym przygotuje się już drużyna męska OSP Szczepankowo, a na drugim przygotowuje się drużyna z Prądnicy. Zaraz po startach drużyn kobiecych startujemy drużyny męskie. Prosimy o opuszczenie płyty boiska przez osoby postronne, o nieprzeszkadzanie w rozegraniu konkurencji. Szczepankowa drużyna męska.
Sadzanica i Rożen Tawiera. Thank you.
Wystartowała drużyna Ostrej Wielkiego, a na torze numer 1 przygotowuje się drużyna OSP Bałtyki. Następnym starcie toru drugiego, a teraz jest drużyna.
za chwileczkę przygotowywać się będzie drużyna Rozental 2. Przepraszam, czyli to ta drużyna, tak? Do swojego startu przygotowuje się drużyna OSP Złotowy. Przypominam o sprawnym zwijaniu węży, o nierozłączaniu linii wężowych na płycie boiska, tylko ściąganiu do boku.
startu OSP Rumunica, a na torze numer 2 za chwileczkę będzie obserwować start drużyny Szyszwaldów. Przypominam, że można korzystać z dodatkowych atrakcji. Dodatkowych atrakcji, które zostały przygotowane przez organizatorów. A na końcu po startach drużyn męskich rodzinkę zakończymy start drużyny dziecięcej z OSP Łodzi. Rozpocznie się szósty regionalny przegląd piosenki biesiadnej, który potrwa do godziny 20. Także zapraszamy serdecznie, aby pozostać w naszej przepięknej miejscowości i również posłuchać przepięknych piosenek. Przygotowuje się OSP Kuszewo. Obsługę techniczną proszę o przygotowanie toru numer 1 dla dziecięcej drużyny z OSP Łąży. Przypominam, że na to zachęcam do pozostania. Oczywiście jak najbardziej można dopingować.
Bardzo dobre, rzetelne i profesjonalne podejście do